Dzień dobry, kochani. Witam serdecznie wszystkie zodiakalne wodniki na majowej prognozie miłosnej z kart Tarota. Pierwsza część filmu będzie dla osób, które są już w jakiejś relacji małżeńskiej bądź partnerskiej, czyli dla związków, a druga część filmu będzie dla samotnych wodników, tak zwanych singli. Zobaczymy, czy jest szansa poznać kogoś fajnego w maju i założyć jakiś związek miły i sympatyczny. Przypominam, że jest to czytanie ogólne, nie z każdym będzie rezonować, dlatego zachęcam, odsłuchajcie sobie filmik ze swoim znakiem ascendentalnym, księżycowym bądź Wenus i tam może będą jakieś dodatkowe wskazówki, które rozjaśnią Wam to czytanie, tak? Dopowiedzą coś, wyjaśnią jakieś skomplikowane tutaj sprawy. A tymczasem przechodzimy do czytania. Karty, jak wiecie, mam już potasowane. Teraz je tylko przełożymy. I już patrzymy, co tam u naszego wodniczka w maju ciekawego w uczuciach się zadzieje. Co myślicie na temat swojego partnera? Co wasz partner myśli na wasz temat? Co czujecie do swojego partnera? Co wasz partner czuje do was? Jakie są zamiary waszego partnera w stosunku do was na ten miesiąc? Waszego partnera w stosunku do was. Dobrze. Jakie są zamiary wasze w stosunku do waszego partnera? Dobrze. Jak traktujecie swojego partnera? Jak wasz partner traktuje was? Co lub kto jest pomiędzy wami? Czy jest ktoś, kto chce was rozdzielić, bądź jakaś sytuacja, lub połączyć? Dobrze. I teraz tak, najbliższe dni, jak w waszym związku będzie, połowa miesiąca i koniec miesiąca. Koniec miesiąca dla wodnika. Ok. I w tle czytania mamy kartę dwóch buław. Dwie buławy. Karta partnerstwa, ale też karta takiego, karta bierności, tak? Czekamy, co zrobi partner, tak? Albo partner czeka, co wy zrobicie. Ok. Już przechodzimy do czytania. No dobrze, czyli zaczynamy. Co myślicie na temat swojego partnera? Rycerz denarów. Rycerz denarów. Dla niektórych wodników może być waszym partnerem mężczyzna z trygonu ziemi, byk, panna bądź koziorożec, 30-40 lat. Majętny, nie powiem, może mało wylewny uczuciowo, ale może być pracoholikiem, może być osobą na pewno zaradną, która umie zarobić pieniądze, wie jak te pieniądze zarobić, tak, wie jak tutaj wyłożyć na rodzinę. Już chyba rozgryzłam, kochani, przepraszam, że tak wtrącę się tutaj między wierszami. O co chodziło z tą kamerą? Ja po prostu źle lampę ustawiałam, tak? No zobaczcie, przestawiłam lampę i od razu ostry złapało. Ale gapa, Marysia ze mnie. No dobrze, więc wy myślicie o swoim partnerze, no bardzo pozytywnie, bardziej patrzycie pod kątem pieniędzy na niego. Może liczycie na to, że się wreszcie oświadczy, chciałybyście, żeby się oświadczył, może kupił wam coś ładnego, w jakiś sposób was docenił. No jeżeli macie za partnera koziorożca, to nie liczcie na to. Trochę się naczekacie, chociaż może źle powiedziałam, koziorożec właśnie bardziej okaże uczucia jakimś drobiazgiem, prezentem właśnie w postaci materii, niż powie kocham cię, tak? To są takie
bestie, kurczę, troszeczkę zamknięte w sobie i już naprawdę muszą pokochać, żeby się tak otworzyć przed partnerem, tak? Więc tych skorupek troszeczkę, tych warstw, jak to mówił Shrek, że Shrek ma, cebula ma warstwy, tak? No to tak samo podobnie koziorożec, że żeby tam do jego serducha się dokopać, to no to trzeba te warstwy ściągać jedna po drugiej, być niezwykle cierpliwym. No dobrze, moi kochani, co myśli na wasz temat wasz partner? No i mamy świat. Nie, mamy sąd, mamy sąd. Czyli on by chciał jakichś zmian. Chciałby zacząć coś od nowa, jest otwarty na was, zacząć zupełnie nowy start w życiu, tak? Być może chciałby wrócić do was na nowo, być może chciałby powrócić do byłego partnera, ale raczej mi wygląda, co on na wasz temat myśli i on jest w waszym kierunku jak najbardziej tutaj skupiony, więc on daje wam szansę, daje sobie szansę, być może coś musi sobie odpuścić, coś sobie wybaczyć, coś się skończyło, tak? Ale są nowe, jakieś pozytywne horyzonty. Skończyły się jakieś trudy między wami, skończyły się jakieś takie złe sytuacje, tak? I zaczyna się coś nowego, jakieś nieoczekiwane, dobre zmiany na waszą korzyść, tak? Jakieś odrodzenie, być może odrodzą się uczucia, być może wasz partner spojrzy na was jeszcze inaczej, być może będzie poprawa w waszym życiu uczuciowym, być może musicie zacząć od początku po prostu, tak? Na świeżo, zamykając totalnie drzwi do przeszłości i nie wracając do tej przeszłości, bo ona była zła, ona była niedobra. Więc na nowo słońce zagości w waszym związku i dacie sobie szansę na nowo. Coś tak jakby was po prostu obudziło do życia jeszcze raz. Jeszcze raz dało wam szansę przeżycia szczęśliwie razem ze sobą chwil, tak? I wasz partner w ten sposób patrzy, że on by chciał jeszcze raz z wami zacząć od początku, tym razem już lepiej, tym razem już wyciągając lekcje z tego, co minęło, tak? A być może było to niefajne. Być może było to niefajne. No dobrze. Co czujecie do swojego partnera? Tak. No i mamy tutaj sześć buław. Czyli jest jakieś spełnienie, jest jakieś szczęście, jest jakieś zwycięstwo. Wydaje wam się, że po prostu osiągnęliście sukces, tak? Czyli zdobyliście tego partnera. No cieszycie się z tej relacji, tak? Karta mówiąca o tym, że coś po wielkim trudzie naprawdę zdobyliście i teraz będziecie to doceniać, tak? No bo niestety jak się za czymś bądź za kimś chodzi, trzeba sobie to wywalczyć, wyrwać wręcz. Nieźle się napracować, żeby po prostu było dobrze i osiągnąć ten sukces, to później to bardziej doceniamy, tak? I tu jest taka historia, że wy jesteście po prostu szczęśliwi, zadowoleni z tego, co macie. Ludzie wam tutaj kibicują, żeby było dobrze, tak? Czyli jest to szczęście, jest to zadowolenie, jest ten triumf. Dobrze, co czuje do was wasz partner? No, kocha was jak najbardziej. Król kielichów, zobaczcie. Król kielichów. Jest miłość, jest, siedzi zwrócony w waszym kierunku i powiem wam, że to jest już taka dojrzała miłość. To nie jest jakiś flirt, jakiś romansik, jakieś, nie wiem, taka miłostka, tak? Jakieś zauroczenie, które wydaje mi się, że już jest jakimś uczuciem. Nie, to już jest stara, dojrzała miłość. I on daje tę miłość. To już są jakieś lata przeżyte ze sobą. To już jest coś zbudowanego naprawdę od lat. Wy już niejedno ze sobą przeszliście. Wy już niejedno... powiem tak. Tak jak mówi przysięga małżeńska, na dobre i na złe, w zdrowiu, w chorobie, w szczęściu, w nieszczęściu, tak widzę tutaj, że to jest właśnie ta dojrzała miłość. Przeszliście przez jakieś traumy, jakieś trudy tego życia. Ja myślę, że teraz przyciągnęłam te związki, które mają już niezłe zaplecze tutaj, jeżeli chodzi o lata bycia razem, tak? O staż małżeństwa bądź partnerstwa oczywiście. Przecież można żyć ze sobą, tworzyć dom, zachowywać się jak małżeństwo, a po prostu bez papierka, tak? Papierek nie jest potrzebny. I to jest takie dojrzałe, więc to na pewno partner was bardzo kocha. I to jest takie dojrzałe, szczere, przemyślane, być może nieraz poharatane, być może nieraz poturbowane przez los,
ale ten kielich przetrwał, on się nie zbił, tak? Więc cały czas ten król, mimo że ma już swoje lata, być może już doświadczył czegoś w życiu, nadal trzyma, ma siłę trzymać ten kielich, pielęgnować tą miłość i bardzo ładnie. Bardzo ładnie, moi kochani. Wasze zamiary w stosunku do partnera. 9 denarów. Chcielibyście sprawić mu frajdę, żeby... Ponieważ wydaje mi się, że wasz partner jest naprawdę z trygonu ziemi, byk pan na koziorożec, chcielibyście go w jakiś sposób tutaj zaspokoić, być może finansowo, żeby poczuł się szczęśliwy. Być może chcecie mu zaproponować wspólne mieszkanie, być może chcecie razem kupić jakąś nieruchomość, dom. Chcecie go uszczęśliwić materialnie, tak? Chcecie mu sprawić frajdę, żeby czuł się szczęśliwy, takie zabezpieczenie być może. Zabezpieczenie materialne chcecie mu tutaj ofiarować, żeby był po prostu szczęśliwy, tak? Dobrze, a co wasz partner? No zobaczcie, ale on was kocha. Moje kochane wodniki, no wiecie co, no sercem się raduje, bo przed chwilą panna miała piękne czytanie. I byki miały niezłe. Teraz robię wodnika i jest miłość. No zobaczcie, no kocha was. Kocha was, chce być z wami. No dwa kielichy, no co ja tu mogę więcej dodać? No jest miłość, jest porozumienie dusz. Jest stworzone coś na bazie przyjaźni. To już jest takie dojrzałe, to już jest takie prawdziwe. Ja nie będę się powtarzać, bo tutaj nasuwają mi się te same myśli, co mówiłam o tym królu kielichów, to, co on ma w sercu, także to jest takie dojrzałe, przemyślane, że to nie jest jakaś miłostka, chwilowe zauroczenie. On wie, że chce być z wami, on wie, że was kocha, on wie, że chce spędzić z wami resztę życia, tak? On to wie, on to rozumie. On to czuje. Chce być z wami, po prostu kocha was. Dobrze się czuję w waszym towarzystwie. Nie wiem, czy dalej odkrywać karty. Na razie jest tak pięknie. No dobrze, lecimy dalej, kochani. Jak traktujecie swojego partnera? Piękna karta. Umiarkowanie, arkana wielkie. Myślę, że traktujecie go sprawiedliwie. Traktujecie go... Znaczy powiem tak, odpowiednią dawką dozujecie i uczucia, i swoje zachowania, i rozmowy, myśli, czyny. To życie z równowagą, tak? Wy trzymacie nad tym wszystkim kontrolę. Mało tego, wy jako wodniki, które mają tendencję do zjadania rozumów, tak? Czyli wyciągania swojego ego, swoich idei, swoich pomysłów ponad kogoś. Czasami lubicie krytykować, czasami tupnąć nogą, jak nie będzie tak, jak wy chcecie, tak? Panujecie nad sobą, czyli trzymacie nad sobą kontrolę, żeby w jakiś sposób tego swojego partnera nie urazić, być może go nie zdominować w jakiejś tam sferze waszego życia, być może nie skrytykować, nie obrazić, nie urazić, tak? Więc to jest wszystko takie wyważone, proporcjonalne, tak? Dozowane. Bo wiadomo, co za dużo, to niezdrowo. Jak za bardzo mu pokażecie, że wam na nim zależy, no to też może być różnie. Więc to jest wszystko takie zdystansowane, zrównoważone, takie wyporcjowane dokładnością miarki, tak? Bardzo fajnie, bardzo mi się to cieszy, że jest ta równowaga i pilnujecie siebie, macie nad sobą kontrolę, żeby jakiś gaf nie popełnić, tak? Żeby po prostu było dobrze, no jest wam dobrze, partner chce zacząć od nowa, dobre widoki na przyszłość są, jest dwie buławy, karta partnerstwa jak najbardziej, tak? To jest też karta mówiąca o... spółce takiej, tak? No, totalnym partnerstwie, że razem działacie, tak? Razem trzymacie te buławy, razem coś tworzycie. Zobaczcie. Tak? Pielęgnujecie ten ogród wasz wspólny. Czyli pielęgnujecie wasze życie rodzinne, pielęgnujecie swoje uczucia. W niektórych przypadkach jest to karta bierności, ale ja tu nie widzę tej bierności. Ja widzę partnerstwo, współpracę. Tworzycie
wspólne dzieło, tak? Którym jest tutaj na tym obrazku ta dynia czy kabaczek, nie wiem co to jest, ale robicie to wspólnie. I pozwalacie partnerowi, mówię teraz do pań, partnerowi troszeczkę decydować, tak? Czyli sprawiacie takie wrażenie, że on jest głową rodziny, no ale wy jesteście tą szyją, która odpowiednio tam kręci, ale żeby on był utwierdzony w przekonaniu, że jest tą głową rodziny, jest tym mężczyzną, który zabiega i troszczy się o całą rodzinę, tak? Daje to poczucie bezpieczeństwa, zaplecze materialne utrzymuje, tak? Rodzinę swoją. Bardzo ładne. Bardzo ładne czytanie. Oby tak dalej, żeby tu się tu nic nie popsuło. Zobaczymy teraz, jak Wasz partner Was traktuje, kochane wodniki. No pięknie. 7 denarów. Pielęgnacja. Taka mi nachodzi tutaj myśl. Tu akurat wyjątkowo na tej karcie, w tej talii, jest to karta Well of the Year Tarot. To jest to pudełeczko tutaj. Ciągle zapominam dawać Wam opisy do tych talii, ale muszę się w końcu jakoś zmobilizować. Zobaczcie, jest tu kobieta w ciąży, która dogląda, tak, opiekuje się tym drzewkiem, patrzy, czy te owoce dojrzeją, czy mają odpowiednią ilość słońca, czy jakieś robaki tam je nie zżerają, tak, więc troszczy się, pielęgnuje i oczekuje, cierpliwie oczekuje rozwiązania, cierpliwie oczekuje, co z tego owocu będzie, tak, czy to drzewo wyda pozytywne, smaczne, dobre owoce, czy złe, tak, taka troska, takie doglądanie, takie cierpliwe czekanie na rozwiązanie, tak, całej tej sytuacji. Co z tego będzie? Bo Waszemu partnerowi wydaje się, że on już włożył wszystko, co miał włożyć w ten związek, tak? Zrobił wszystko, starał się i teraz po prostu co los pokaże, co dalej z tego będzie? No to bardzo ładnie, bo widzę to staranie i z jednej, i z drugiej strony. I teraz tak, co Was łączy bądź dzieli? Myślę, że problem między Wami jest taki, że jest brak pieniędzy, brak materii, jest jakaś bieda, jest jakiś niedostatek. Przeszkadza Wam w tym spełnieniu właśnie brak pieniędzy, tak? Być może jakieś straty w przeszłości ponieśliście, być może, nie wiem, straciliście dom, mieszkanie, pracę. Stoi między Wami bieda, brak. Jakaś krzywda, zubożenie, być może choroba. Zaraz dopowiemy, o co tutaj chodzi, ale to jest jakąś taką taką przeszkodą w tym spełnieniu między Wami. Tutaj właśnie ten brak materii, bardzo nacisk jest na brak materii. Naprawdę, gdyby ta materia była, bylibyście, o Jezu, jeszcze bardziej szczęśliwi chyba. No, no to chyba by był as kielichów już z asem denarów i byłaby pełnia szczęścia i emocjonalnego, i materialnego. No dobrze, najbliższe dni maja, co przyniosą w Waszym związku? Karta maga, czyli są możliwości. Macie szansę zbudować coś od początku, ponieważ karta maga mówi też o tym, że zaczynamy jakiś nowy etap, nowy początek w swoim życiu, tak? I mamy siłę do realizacji go. Mamy narzędzia, żeby go zrealizować. Mamy upór, wytrwałość, spryt, umiejętność komunikowania się, dążenia do celu, chęć nauki, poznawania nowego i wykreowania swojej przyszłości. Więc tutaj macie szansę na stworzenie nowego czegoś, tak? I macie do tego warunki, macie umiejętność i taką silną wolę, determinację do tego, żeby to osiągnąć. Karta maga mówi też o takim planowaniu być może przyszłości, o takiej pewności siebie, ale też kontroli nad sprawami, które mają się wydarzyć, tak? Zobaczymy połowę miesiąca. Połowa miesiąca, szóstka kielichów. Szóstka kielichów, karta wspomnień. Karta wspomnień, widzimy siebie z przeszłości. Ta kobieta, zobaczcie, to jest ta sama kobieta, która jest tutaj w tej toni, tak? Ta postać, która tu patrzy, to ta sama w objęciach jakiegoś mężczyzny. I my wspominamy przeszłość, jak nam było fajnie, jak nam było miło, jak było nam razem wspaniale, jak było nam razem dobrze kiedyś, tak? I to są miłe, takie pozytywne uczucia, miłe, takie pozytywne chwile, które, myślę, dają tutaj temu magowi jeszcze powera, jeszcze siły do tego, żeby naprawdę z determinacją pójść w to nowe i być może odbudować ten świat, który kiedyś straciliście, tak? To szczęście, które było.
ta przyjaźń, ta miłość, bo to są miłe wspomnienia, wspomnienia po prostu przeszłości, jakieś wydarzenia z przeszłości, gdzie czuliście się dobrze, komfortowo i wspaniale. I teraz tak, koniec miesiąca, pięknie, as denarów. Ojeja, kochani, bardzo się cieszę, bo wodnik to ja i cieszę się, że wyszedł taki rozkład, bo nie ukrywam, że czekam na niektóre sprawy odnośnie finansów, czy się powyjaśniają i jeżeli by się powyjaśniały, tak jak tutaj widać, to no, będę ogromnie szczęśliwa. As denarów szansa na odzyskanie mieszkania, ziemi, majątku, dużych pieniędzy, dobrej pracy, stałej pracy, szansa na spełnienie materialne, tak? No bardzo, bardzo się cieszę. Macie piękne czytanie. Praktycznie gdyby nie ta paskudna piątka denarów, której nie cierpię, bo ona wprowadza takie nieszczęście po prostu. No słuchajcie, ja wiem, że pieniądze szczęścia nie dają, ale w dzisiejszych czasach niestety bardzo pomagają w życiu i pomagają spełniać swoje marzenia. No tak mamy zrobiony system, tak jest stworzony. Dlatego nie lubię tej karty, nie lubię tego smutku, tego bólu, takiej bezradności i tego cierpienia w tej karcie, tak? Tego braku. Zaraz zobaczymy, co to jest dokładnie, o co tutaj chodzi, ale kończycie asem denarów, więc będą pieniądze, miłość jest, nie wiem, może zakup nieruchomości, może dom razem kupicie, może dostaniecie jakieś wsparcie finansowe, może odzyskacie jakieś finanse, bardzo się cieszę, może praca wreszcie przyjdzie, bo tutaj wy chcecie ofiarować te pieniądze swojemu partnerowi, tak? Tak jakbyście chcieli, żeby on się spełnił w tej materii, czekacie być może na jakieś finanse. Już patrzymy, 5 denarów, proszę o wyjaśnienie karty 5 denarów. O co tu chodzi? Z tym brakiem. Paś kielichu. Mhm. Tak, czyli po prostu jest rozemocjonowanie, czyli takie po prostu, no, że fajnie, wszystko dobrze, ale gdyby były te pieniądze, tak, no jestem szczęśliwy, tak, wiesz, kochanie, no, wszystko jest super, między nami jest super, ale jednak jest to takie właśnie rozgoryczenie jakieś, taka brak stabilności odnośnie tej materii, tych pieniędzy, tak? Jest ta wrażliwość taka. Bardzo emocjonalnie podchodzicie do tego, że nie ma tych pieniędzy, tak? Bardzo emocjonalnie. No dobrze, może jeszcze tego maga tutaj sobie dopowiemy. Dalej karty jasne. Tak, czyli chodzi tu o dom. Zobaczcie, dom, rodziny, spełnienie emocjonalne, więc wy zaczniecie spełniać jakieś swoje marzenia, kochane wodniki. Zaczynacie spełniać swoje marzenia o budowie domu, szczęśliwej rodziny. Wy chcecie zrobić wszystko, żebyście wy w tym związku były szczęśliwe. Chcecie zabezpieczyć materialnie wasz związek, chcecie, nie wiem, może kupić mieszkanie, wybudować dom, chcecie po prostu szczęścia i wy bierzecie to w swoje ręce. Macie maga, kontrolujecie sytuację, macie wszelkie narzędzia, atrybuty do tego, żeby zacząć nowy etap w swoim życiu, tak? I dążyć do tego szczęścia rodzinnego, do tej harmonii, do ustabilizowania sytuacji emocjonalnej, która na razie nie jest ustabilizowana, bo jest rozemocjonowanie spowodowane brakiem. Czy to brakiem pracy, czy to stratą majątku, czy to, nie wiem, ktoś was okradł, oszukał, przegraliście sprawy sądowe, nie wiem, wynajmujecie mieszkanie, bo nie macie swojego, tak, bo brak jest pieniędzy na przykład na kupno. To się wszystko odmieni. Kochani, wszystko się odmieni, nie będzie tego braku. To na razie stoi między wami, ale zobaczcie, jak przyjdzie ten as denarów tutaj zamiast tego. No to tutaj już jesteście, nic wam do szczęścia nie brakuje, nic. Jesteście zrealizowani po prostu na TikTok. Oj, żeby się spełniło. Dobrze, teraz zobaczymy, co jeszcze anioły chcą dopowiedzieć do tego. Proszę o 13 kartę od dołu. 13 kartę od dołu. Raz, dwa. 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11, 12, 13. Uzdrawianie życia rodzinnego. Nie no, no karty są po prostu niesamowite. No uzdrawianie, no oczywiście. My chcemy uzdrowić nasze relacje, tak? Chcemy, żeby szczęście wróciło, bo tęsknimy za tym szczęściem w tej szóstce kielichów, jak wspominamy, jak to było kiedyś cudownie, a teraz przez brak tych wstrętnych pieniędzy po prostu jest jak jest. Albo pracy, mówię, domu, no takiego spełnienia. Twoje życie uczuciowe skorzysta, jeśli przebaczysz swoim rodzicom. No tak, czasami jakieś no, krzywdy z dzieciństwa albo jakieś kroki, które rodzice poczynili, niestety mają wpływ na nasze życie. Zaraz zobaczymy, co tutaj mówią dokładnie aniołki. Odpowiedź na Twoje modlitwy dotyczące życia intymnego jest oparta na uczuciach, jakimi darzysz swoją matkę i ojca. Romantyczne anioły dostrzegają korzyści, jakie może przynieść uwolnienie się od starego gniewu, który czujesz w stosunku do jednego bądź obojga rodziców. Dzieje się tak, ponieważ Twoje uczucia dotyczące rodziców wpływają na wybór partnera życiowego oraz na to, w jaki sposób zachowujesz się w swoich związkach. Możesz poprosić anioły, by pomogły Ci wprowadzać w życie proces wybaczania. Wybaczanie komuś bynajmniej nie oznacza pochwalania za zachowania tej osoby. Anioły powiedzą Ci, że jest to raczej forma głębokiej, emocjonalnej detoksykacji. Oznacza to, nie będę już dłużej nosił toksycznej energii ani w swoim ciele, ani w umyśle. Kiedy odnajdziesz wewnętrzny spokój w kwestii uczuć wobec rodziców, nie będziesz już więcej przyciągać niezdrowych wzorców zachowań i niewłaściwych partnerów. Będzie to Twój sposób na uleczenie emocjonalnych więzi. Wszystkie Twoje związki, a szczególnie ten, który masz z samym sobą, na tym skorzystają. No pięknie, kochani, czyli wybaczamy wszelkie urazy. Pamiętajcie, co było, a nie jest, nie pisze się w rejestr. Zacznijmy wszystko od nowa, myślmy pozytywnie, emanujmy pozytywnymi uczuciami i zobaczycie, jak wtedy świat zacznie się dookoła nas zmieniać. Moje wspaniałe, kochane wodniki, życzę wspaniałego maja, żeby wszystko Wam się tutaj zrealizowało według Waszych zamiarów, Waszych myśli, poglądów. Dużo miłości, dużo radości, dużo spełnienia. I cóż, widzimy się w kolejnych czytaniach. A teraz zapraszam samotne wodniki, single. Zobaczymy, czy jest szansa, aby pojawiła się jakaś romantyczna dusza w maju i wprowadziła coś ciekawego do Waszego życia. A tymczasem pozdrawiam wszystkie wodniki, które są w związkach. Do usłyszenia. Dzień dobry, witam serdecznie wszystkie zodiakalne, samotne wodniki. Zapraszam Was na miłosną prognozę z kart Tarota na miesiąc maj bieżącego roku. Przypomnę, że jest to czytanie ogólne, nie z każdym może rezonować, dlatego zachęcam. Odsłuchajcie jeszcze dodatkowe filmiki ze znakiem ascendentalnym, księżycowym bądź Wenus. Tymczasem przechodzimy do czytania. Karty, jak wiecie, mam już potasowane. Teraz je tylko przełożę. I już patrzymy, kochani, czy jest szansa poznać kogoś fajnego w miesiącu maju. Pierwsza karta, przeszłość, czyli źródło Waszego problemu. Co takiego się wydarzyło, że jesteście osobami samotnymi? Już patrzymy. Przeszłość, powód samotności. Koło fortuny. Druga karta, teraźniejszość z takim nawet naciskiem do 3 miesięcy, tak? Obecna sytuacja, czyli co się teraz dzieje w Waszym życiu. Świat. No to zmiany, zmiany, naprawdę jakiś nowy początek. Kurczę, może wyjazd jakiś. Zupełnie nowy etap w Waszym życiu. Zakończyliście jakiś stary, wchodzicie w nowy. Pięknie. Trzecia karta. Przyszłość, czyli co się takiego ciekawego wydarzy w najbliższej przyszłości. Pojawia się rycerz miecz. Mężczyzna, 35 lat około, może być 30, może być 38. Z trygonu powietrza, bliźnięta, waga, wodnik. Dobrze, czwarta karta.
Co Wy na ten temat myślicie? Czy to jest dobry pomysł, czy zły? Osiem kielichów, tak? Czyli być może powrót do jakiegoś byłego bądź byłej. Co karty radzą? Jaka rada? Co możecie zrobić, aby było lepiej? Pięć mieczy. Czyli nie dać się zmanipulować, tak? Czyli kontrolować sytuację i przejąć, że tak powiem, o Jezus Maria, co ja się tak zacinam dzisiaj? Przejąć dowodzenie w tym wszystkim, tak? Przejąć tą pałeczkę dowodzenia. Dobrze. I szósta karta. Przeszkody, problemy bądź osoby, które będą nam utrudniać realizację naszych marzeń i planów. Dziewiątka buław. I wynik. Cesarzowa. No pięknie. Czyli się ktoś pojawi. Jakaś kobieta, bardzo piękna, zmysłowa, majętna. Może być tak gdzieś pod 40. Ale będziecie musieli troszeczkę porywalizować. Mamy w tle czytania piątkę buław, czyli wydaje mi się, kochane moje wodniki, że Wy troszeczkę nie panujecie nad swoimi emocjami. Możecie mieć tendencję do wszczynania awantur, do jakichś głupich tekstów, uszczypliwości, dogryzania, nakręcania się samemu, wkręcania się w jakieś chry, jakieś awantury, jakieś głupie powody do zazdrości być może. Od razu dołożę karty, żeby mieć jasność. Więc tak, pięć buław w tle czytania. Karta mówiąca o tym, że jesteście rozemocjonowani. Może chodzić tutaj też o to, że być może będziecie musieli się nagimnastykować i troszeczkę powalczyć tutaj z konkurencją o względy swojego wybranka bądź wybranki. Bo być może jest jeszcze osoba, która się interesuje tą osobą. Być może to jest Wasz były, który jest teraz w jakimś związku i Wy na przykład będziecie się starać go odbić jeszcze raz, tak? Więc też może być taka historia. Najpierw zobaczmy tą piątkę mieczy, bo ona mnie tutaj bardzo tak troszeczkę... To jest karta mówiąca, że idziemy po trupach do celu, tak? Że nie patrzymy na innych, tylko robimy swoje. I myślimy o tym, jak tu zrobić, żeby kogoś po prostu wykiwać, a żeby nam było dobrze, więc to taka karta troszeczkę manipulacji, karta mówiąca też o jakichś sprzeczkach, awanturach, o wykorzystywaniu, ale też karta mówiąca o przemocy. Mamy dwie karty przemocy, tylko tu jest przemoc psychiczna, tu jest przemoc fizyczna, moi kochani. Też tak może być, to oczywiście nie do wszystkich, ale no, są takie osoby, które są agresywne i na przykład to powoduje, że nie mogą sobie znaleźć jakiejś osoby, bo partnerzy uciekają albo ich zostawiają, tak? No. Dobrze. Ale mam nadzieję, że to o co innego chodzi. Piątka mieczy. Proszę o wyjaśnienie piątki mieczy. As mieczy. Intelekt, rozmowa, odcinanie się od czegoś, wyjaśnianie jakichś trudnych spraw, bolesne rozmowy, bolesne słowa. Mnie się wydaje, że tutaj no, musicie coś wyjaśnić, musicie się odciąć po prostu od Waszych takich, od takiego negatywnego stwarzania jakichś takich awantur, jakichś takich problemów, ostrej wymiany zdań bez powodu, tak? Odetnijcie się od tego. Ewentualnie odetnijcie się od osób, które po prostu Wami manipulują i próbują Was wykorzystać, moje kochane wodniki, tak? Nie dajcie się wykorzystać. Tym bardziej, że co, o czym mówi dziewiątka była w karcie przeszkód, tak? Są jakieś osoby, na które musicie uważać, musicie wyznaczyć granice, musicie się bronić, Wam już jest ciężko. Ale musicie bronić swoich wartości, tak? I bądźcie czujni. To jest też karta samotności. Karta mówiąca o tym, że musicie wyczekać na odpowiedni moment, tak?
Więc wam już jest ciężko z tą samotnością. Osiem kielichów. Co to jest osiem kielichów? To są cztery miecze. Czyli było jakieś uleczenie czegoś. Być może daliście sobie na pewien czas spokój. Być może musicie uleczyć rany po jakimś starym związku, bądź po tym, który teraz powrócicie do swojego byłego, tak? Uleczenie relacji, tak? Odpoczynek, rehabilitacja, rekonwalescencja, nabranie od nowa wiary ten związek. Zbieramy siły na to, żeby znowu się zmierzyć, że tak powiem, z tą sytuacją, tak? Przepraszam, kochani, zapalimy sobie świeczuszkę, bo mnie się zgasła. Teraz pytanie, czy nie zgaśnie? O nie, ładnie stoi, widać, dobrze. Więc myślicie, żeby... Bo tak, wróćmy do tego. Ósemka kielichów jest to karta dwuznaczna, bo to jest karta mówiąca o tym, że jesteśmy tak zmęczeni psychicznie, tak jesteśmy zmęczeni emocjonalnie, nie dźwigamy już danej sytuacji, mamy dosyć, po prostu wychodzimy, trzaskamy drzwiami, zostawiamy wszystko tak, jak jest, musimy odpocząć, musimy się doprowadzić do funkcjonalności, musimy się doprowadzić do równowagi emocjonalnej, tak? Bo coś nas po prostu zmęczyło, no może nie psychicznie, ale no tak, już jesteście wypaleni. I teraz tak, osiem kielichów mówi, że odchodzimy albo wracamy, tak? Ponieważ jest to karta, która nie zamyka drzwi, nie pali mostów. Jeżeli poczujemy, że doszliśmy do siebie, odpoczęliśmy od tej sytuacji, przemyśleliśmy ją na nowo, nasza sytuacja emocjonalna, nasze odczucia się ustabilizowały, możemy w każdej chwili wrócić, tak? Więc teraz tak, co na ten temat myślicie? Albo chcecie wrócić do byłego, ale musicie uzdrowić tą relację, bo coś było nie halo, coś było może właśnie ta przemoc, tak? No słuchajcie, są faceci, no są też kobiety i mężczyźni, którzy na przykład są bardzo zaborczy, są bardzo zazdrośni o swoich partnerów, potrafią to okazywać nawet publicznie, po prostu są zakazy, nakazy, kontrola, awantury, bo uśmiechnęłaś się, bo spojrzałeś na tamtą panią, co szła po drugiej stronie ulicy, tak? Są takie wybuchowe osoby, więc być może tutaj o to chodzi, że wy musicie, że wrócicie na przykład do byłego partnera, myślicie o tym, żeby wrócić, ale pod warunkiem, jak uleczycie tą sytuację, tak? Uleczycie ten związek. Przeprowadzimy rehabilitację, rekonwalescencję, tak? Uleczymy coś, odpoczniemy. No dobrze, ja tak kurczę troszeczkę od ogona strony, że tak powiem, podeszłam do tego czytania. Zacznijmy jeszcze raz od początku. Co jest powodem waszej samotności? Nagłe zmiany. Czyli nagłe zmiany sytuacji, czyli wydaje mi się, że po prostu byliście w związku i teraz jesteście sami. To jest niespodziewane, to jest coś od losu. Po prostu tak się potoczyło wasze życie, tak? Może to jest też karmiczne, bo to jest karta karmy. Może to jest właśnie coś dane od losu, że musiało się tak stać, tak? Że musiało się tak stać i koniec, no. Taki bieg wydarzeń. Jakiś nowy cykl. I karma. Więc tutaj coś spowodowało, że jesteście sami, coś od losu. I teraz tak, obecna wasza sytuacja. Zaczynacie wszystko od nowa. Zaczynacie wszystko od nowa, jesteście otwarci na nowe propozycje, być może jesteście za granicą, bo to jest karta wyjazdu za granicę, podróży jakiejś, być może chcecie zacząć nowy etap w swoim życiu, tak? Bo skończył się jakiś trudny etap w waszym życiu. I teraz po prostu cieszycie się, że wreszcie jesteście szczęśliwi, tak? Osiągnęliście jakiś sukces w tym. Możecie badać różne źródła też. Być może pozwoliliście sobie na to, żeby no, zobaczyć, jak to jest z innymi ludźmi. Mówię, jest ta otwartość, tak? Ludzie są otwarci na was i wy jesteście otwarci na ludzi, tak? Karta świat, karta nowego początku. No i tutaj w przyszłości znowu pojawia się rycerz mieczy, ale ja mam takie przeczucie, że to jest osoba, którą już znacie i z którą coś już was łączyło.
To jest ktoś z trygonu powietrza, bliźnięta, waga bądź wodnik. To jest osoba 35, 38, 33, tak mniej więcej w przedziale wiekowym. Bardzo mądra, inteligentna, ale bardzo pewna siebie, taka no, ze skłonnością właśnie do awantur, do krzyków, do powiedzenia czegoś za dużo w nieodpowiednim momencie. Pyskata, kłótliwa, czepliwa, ale to może być też Wasza energia. Czyli być może będziecie sobą w przyszłości, tak? I nic się nie zmieni. Ale raczej wygląda mi na to, że będzie tutaj powrót do jakiejś osoby właśnie z przeszłości, z trygonu powietrza. I teraz tak, co Wy na ten temat myślicie? Myślicie, że wrócicie, jeżeli ta osoba się zmieni, bądź Wy się zmienicie. To już sobie dopasujecie do siebie, tak? I co Tarot radzi? Wyjaśnijcie sobie to. Odetnijcie się od tej manipulacji, od tej agresji, odetnijcie się od przemocy, od takiego lekceważenia totalnego drugiej osoby, tak? Boże, no na zasadzie ja biorę co chcę i co mi obchodzi Twoje zdanie, tak? To jest moje już, ja chcę, to sobie biorę. Nie patrzę na uczucia innych osób, tak? Czyli taki egoizm też, no, taki egoizm. Więc Wy się odcinacie od tego, czyli od tego swojego postępowania, bądź od postępowania partnera, od takich zachowań, od tych awantur, od tych krzyków, od takiego czepiania się po prostu o wszystko. I dajecie szansę na nowe, albo po prostu odcinacie się całkiem od tej osoby, tak? Wyjaśniacie sobie wszystko i poprzez bolesną jakąś rozmowę, mądrą, wyciągacie na jaw fakty, wszystkie sytuacje i obiektywnie, sprawiedliwie oceniacie to, tak? I dochodzicie do jakiegoś wniosku. Ale musi być ta szczera rozmowa, wyjaśnienie sobie. I to radzi Tarot, żeby po prostu wykrzyczeć sobie nawet, powiedzieć wszystko, ale raz porządnie oczyścić atmosferę. No i te przeszkody to, tak jak powiedziałam, żebyście uważali na ludzi, żebyście byli ostrożni, żebyście każdemu nie ufali. No i przeszkodą jest to, że cały czas jesteście sami, z tym Wam jest ciężko, tak? Ta dziewiątka była. Jest Wam ciężko w tej samotności. Jak kończycie miesiąc? Miesiąc kończycie cesarzową, czyli jest szansa na powrót takiego szczęśliwego, wygodnego, stabilnego życia. Jest szansa na związek z bardzo atrakcyjną kobietą bądź mężczyzną. Jest szansa na ciążę, na dziecko, to z kolei dla innych wodników, te, które się starają. I jest szansa na to, że ktoś się Wami zaopiekuje, bądź Wy się kimś zaopiekujecie, na taką troskę, spełnienie się w macierzyństwie, taką nadopiekuńczość, no taką wygodę życia, tak? Więc to do 3 miesięcy może się zrealizować, moje kochane wodniki samotne, że no musicie tu dobrze wybrać, bo jest dobry początek, tylko pamiętajcie, że jeżeli Wasz partner bądź Wy byliście agresywni w poprzedniej relacji, chcecie wrócić do siebie, to musicie się uzdrowić, musicie się uleczyć. Siebie albo partner musi to zrobić, tak? Żeby nie było już właśnie tej agresji, tych głupich pyskówek, kłótni, no tak jak powiedziałam, że nie patrzę na tą panią albo nie patrzę na tego pana, tak? Bo mnie to przeszkadza, bo jestem zazdrosny. No, ale ogólnie miesiąc kończycie wszelką pomyślnością i naprawdę wygodą i szczęśliwym takim życiem, tak? Spełnieniem. Miałam tutaj jeszcze co powiedzieć tego rycerza mieczy. Właśnie. Zobaczmy sobie tego rycerza mieczy. Kto to jest ten rycerz mieczy? Najbliższa przyszłość. To mogą być też jakieś wiadomości odnośnie. No tak, ale to jest no, 2 kielichy, czyli to jest miłość, to jest partner, to jest ktoś, z kim się rozumiecie, tylko mówię, w tej Waszej relacji Wy chcecie wrócić, ale musicie postawić warunki, wyznaczyć te granice i powiedzieć,
Słuchaj, teraz będzie tak i tak. I nie ma już awantur, nie ma już jakiejś chorej zazdrości, nie ma już jakichś głupich chryj. Wyjaśniamy sobie i staramy się uleczyć ten związek. Pracujemy nad tym, żeby uzdrowić tę relację, tak? Staramy się. Te 9 buław jeszcze w tych przeszkodach. No, król miecz. Król miecz. Czyli jakieś wyjaśnianie sytuacji, jakaś mądrość, jakaś decyzja. Jakaś obiektywna tutaj sytuacja. Albo po prostu ten mężczyzna z trybunu powietrza, on tutaj no, przeszkody jakieś robi w tym, żebyście się znowu połączyli, tak? Bo być może on jest jakimś furiatem, nie chce się tutaj no, ukorzyć i dać szansę tej relacji uzdrowić jakoś, panować nad sobą. Albo to jest wasza energia, kochane wodniki, tak? Bo to jest wasz żywioł, bliźnięta waga wodnik, żywioł powietrza. Czyli wy sami stwarzacie sobie przeszkody na przykład w tym, żeby być z kimś. Hmm? Jesteście sędziami, oceniacie, tak? Albo wy musicie właśnie zadecydować tym mieczem, tak? Tym mieczem. I odciąć się, albo wyjaśnić rozmowę. No dobrze, moi kochani. To by było na tyle. Ja już nie będę zapalać, bo już i tak kończymy. Zobaczymy jeszcze co aniołki. Proszę o wsparcie anielskie. Odnośnie miłości dla samotnych wodników poproszę ósmą kartę z góry. Ósma z góry. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Przed chwilą czytałam to wodnikom w związkach. Uzdrawianie życia rodzinnego. Twoje życie uczuciowe skorzysta, jeśli przebaczysz swoim rodzicom. No ale wam też przeczytam, kocham. Też. Już patrzymy. Uzdrawianie. Odpowiedź na Twoje modlitwy dotyczące życia intymnego jest oparta na uczuciach, jakimi darzysz swoją matkę i ojca. Romantyczne anioły dostrzegają korzyści, jakie może przynieść uwolnienie się od starego gniewu, który czujesz w stosunku do jednego bądź obojga rodziców. I może właśnie to siedzi tutaj, także. W tym związku jest za dużo przemocy, jakiejś agresji, być może poniżania, ubliżania, wyzywania, no ja nie wiem, wiecie, różnie jest w związkach, tak? Nie wszyscy, że tak powiem, no, leją sobie miód na serce. Różnie bywa. Są też cholerycy i furiaci, więc tutaj może trzeba nad tym popracować. Ja nie wiem, czy wy, czy wasz partner, no dopasujecie to do swojej sytuacji. Dzieje się tak, ponieważ Twoje uczucia dotyczące rodziców wpływają na wybór partnera życiowego oraz na to, w jaki sposób zachowujesz się w swoich związkach. Możesz poprosić anioły, by pomogły Ci wprowadzić w życie proces wybaczania. Wybaczenie komuś bynajmniej nie oznacza pochwalania zachowania tej osoby. Anioły powiedzą Ci, że jest to raczej forma głębokiej emocjonalnej detoksykacji, oznacza to, nie będę już dłużej nosił toksycznej energii ani w swoim ciele, ani w umyśle. Kiedy odnajdziesz wewnętrzny spokój w kwestii uczuć wobec rodziców, nie będziesz już więcej przyciągać niezdrowych wzorców zachowań i niewłaściwych partnerów. Będzie to Twój sposób na uleczenie emocjonalnych więzi. Wszystkie Twoje związki, a szczególnie ten, który masz z samym sobą, na tym skorzystają, kochani. Czyli wybaczamy, emanujemy pozytywną energią miłości, radości, troski. No i staramy się myśleć pozytywnie, tak? Dobrze, moi kochani, to by było na tyle. Życzę Wam wspaniałego, udanego miesiąca maja. Jeżeli czytanie z Wami nie rezonuje, weźcie te karty tylko, które pasują do Waszej historii życiowej. Pamiętajcie odsłuchać sobie filmiki jeszcze ze swoim znakiem ascendentalnym, księżycowym bądź Wenus. Na pewno będą jakieś dodatkowe informacje, które tutaj wzbogacą to czytanie. I cóż, zapraszam na kolejne filmy. Dziękuję za to, że jesteście. Pozdrawiam, pozdrawiam serdecznie i do usłyszenia w kolejnych czytaniach.